Dzień dobry. Dzisiaj na przykładzie tej maczety pokażę Wam, bez względu na to, czy to będzie widelec czy damper, jak używać zaworu bezstratnego i dlaczego on jest taki ważny, postaram się Wam wytłumaczyć, bo mimo iż jest to powszechna sprawa w pompkach, ciężko dostępna osobno poza nimi, ale więcej o tym w filmie o stacjonarnej pompce do amortyzatorów, to innym razem. Chodzi o to, że taki zawór najczęściej w amortyzacji, czy dampery, czy widelce, będzie shreddera. I jak sobie popatrzycie na taki klasyczny zawór bezstratny, to no, tutaj jest taka szpileczka, którą jak wykręcimy, to bolec jest podniesiony, jak wkręcimy, to jest nisko. No bo przecież jak nim naciśniemy, no to jak widzieliście, widzicie, sprężyna jest negatywna fizyczna, nie powietrzna, więc po prostu, gdy w komorze pozytywnej zeszło nam ciśnienie, bo nacisnęliśmy bolcem, no to ona się rozprężyła. Wziąłem ten widelec, dlatego że tu będzie bardzo dobrze widać to, co chcę Wam właśnie pokazać. Przykładowo, byle jak wkręcam tą pompkę, bo chcę sobie komorę powietrzną napompować. Przy każdym naciśnięciu komora negatywna się ściska. Ok, i mamy napompowane raptem 50 PSI, ale tyle nam wystarczy. I teraz użyję tego poprawnie, czyli tak jak powinienem, gdy całość jest dokręcona, odkręcam tylko niebieskie pokrętło, patrzymy na lagę. Syknięcie, które słyszeliście, to tylko powietrze z pomiędzy manometru a zaworu, czyli właściwie z samego wężyka. I teraz mogę sobie wykręcić i nie straciliśmy w ten sposób prawie żadnego PSI z komory powietrznej tej pozytywnej, czy jak mamy łączoną pozytywną z negatywem. Jeśli chodzi o sprawdzanie ciśnienia, które mamy tutaj w komorze, tak samo mamy wykręcone niebieskie pokrętło, czy tam czerwone w przypadku Beto i innych pompek, wkręcamy się. Jak jesteśmy wkręceni i czujemy, jak oparliśmy się o-ringiem na zaworze, to dopiero otwieramy i tu nam się pojawia 50 PSI. Wykręcam, powietrze zeszło i wkręcam i mamy znów blisko 50 PSI. Ja prawdopodobnie jakbym to tak wykręcił kilka razy. O, i za piątym razem zeszliśmy już z 50 do 40 PSI, więc za każdym wykręceniem przy tej wielkości komory powietrznej, gdy cofało się powietrze do wężyka, żeby podnieść ciśnienie i żeby były wskazania na manometrze, wiem, że spadało o mniej więcej 2 PSI. Wystarczy mi właściwie jednokrotnie wykonanie tej czynności, bo przy małych komorach powietrznych w damperze, no ta objętość wężyku będzie stosunkowo dość znaczna, więc nawet kręcenie się końcówką bezstratną sprawi, że po cofnięciu się i wskazaniu nam wartości na manometrze będzie ona niższa niż była rzeczywiście w komorze i trzeba jeszcze raz się wykręcić, wkręcić i sprawdzić, o ile spadło i do pierwszego pomiaru ten spadek sobie dodać. Wtedy mamy pewność co do wartości, która rzeczywiście na początku, zanim w ogóle się do niej wpięliśmy, była w komorze powietrznej. Ale teraz, co by się stało, gdybyśmy takiej końcówki bezstratnej nie mieli? Zobaczcie, co się stanie, jak nie wykręcając się niebieskim pokrętłem, wykręcę się całym wentylem i naprawdę postaram się to zrobić w miarę szybko. Patrzymy na szaf. Widzicie? Mimo tego, że czepałem tu całym amortyzatorem, bo chciałem to zrobić tak szybko, laga wsunęła się o no, ponad centymetr, co znaczy, że spadek był dość znaczny. I zobaczymy, czy teraz robię to już prawidłowo. Niebieska część wykręcona i wkręcam się. No i niestety, moi drodzy, przy prawidłowym użyciu mieliśmy spadek o 2 PSI. Teraz nam spadło z 40 na 30 PSI, co oznacza, że pięciokrotnie większy spadek mieliśmy ciśnienia przy szybkim wykręcaniu całości, niż jak zrobilibyśmy to prawidłowo. I ktoś, jakieś osoby pewnie mniej doświadczone albo po prostu takie z obojętniejszym podejściem do tematu, stwierdziłyby, że no taka końcówka nie jest potrzebna, po co tego używać w ten sposób? No nie do końca. I w momencie, gdy mam już trochę wykręconą końcówkę, ale jeszcze uszczelnioną, tę z bolcem, nie ma znaczenia, z jakim tempem ją wykręcę. Mogę to robić bardzo powolutku. I tak ciśnienie, które tutaj ledwo mozolnie zejdzie z wężyka, będzie tylko tym ciśnieniem stąd, a nie z komory powietrznej. A ta technika na wykręcanie całości, takiej szybkiej, bez tego zaworu, sprawia, że jak będę to robił powoli, no to właściwie mogę spuścić całe powietrze z komory powietrznej. Jest totalnie mega wrażliwa, więc
końcówka bezstratna jest niezbędna w amortyzacji, sztycach regulowanych i coraz większej ilości elementów, które właśnie takich komór powietrznych wymagają i później oczywiście ich napełniania każdorazowo przy serwisie. Także tyle z mojej strony na dziś i już wiecie, po co końcówka bezstratna i przede wszystkim jak prawidłowo jej używać. Dziękuję patronom i zapraszam do subskrybowania, dlatego że taka wiedza nie jest zarezerwowana tylko dla serwisantów. Powinien to wiedzieć każdy, kto z tego korzysta. Nas, rowerzystów. Trzymajcie się, cześć.